Hej, jestem Maciej z firmy Eonea opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dziś signal aktualizacja, bo podobno go złamali. Zapraszam! Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać, tymczasem zapraszam. Pojawiły się informacje w różnych miejscach, twitterach i innych zakamarkach dziwnych internetu, zresztą co jakiś czas się pojawiają, że signal został złamany, skompromitowany i tak dalej, Od razu uspokajając na marzec 2022 nic nie wiadomo na temat jakiegokolwiek znanego zagrożenia czy też podatności signala. W dalszym ciągu zapewniam pełną prywatność komunikacji. Ja cały czas używam, polecam, bo cenię sobie zarówno prywatność, jak i jestem po prostu fanem tej aplikacji. Signal zapewnia szyfrowanie end-to-end, -end, czyli jakakolwiek informacje są zapamiętywane tylko i wyłącznie na twoim telefonie, ewentualnie telefonie twojego y, rozmówcy, a transmitowane wyłącznie w sposób uniemożliwiający y, odczytanie treści nikomu poza tobą i twoim rozmówcą. Pamiętaj, że szyfrowanie end-to-end nie zabezpiecza, jeżeli ktoś przejmie ci telefon. Słynne ostatnia afery. E, jaki fakt, jeżeli fakt zaglądania przez ramię, jeżeli ktoś tu jest, możesz mieć zaszyfrowany wszystko. On widzi to, co ty. Aplikacja Signal e, jest otwartym programowaniem. Jego kod jest dostępny publicznie i regularnie jest przeglądany przez programistów, ekspertów od kryptografii. E, także jest to. Ciekawy, punkt, ciekawy sposób zabezpieczenia i moim zdaniem jest to, wartość, jest to po prostu wartość. Odnośnie słynnych 3 literowych służb, każda organizacja jest zmuszana współpracować z lokalnymi władzami. Tak jak i sygnał na ich żądanie, wydaje wszystkie, ale to wszystkie informacje, które ma na swoich serwerach o swoich użytkownikach czyli praktycznie nic. Kontakty, wiadomości, historie połączeń są tylko i wyłącznie na waszych telefonach. To samo tyczy się potencjalnego włamania na serwery Signal. Nawet w wypadku, jeżeli to się stanie, to wyciekną wszystkie informacje, które tam są, czyli żadne. Dalej, Signal domyślnie włącza wszystkie opcje szyfrujące. Zresztą nie można ich nawet wyłączyć w tej aplikacji, co. To jest bardzo fajne, nie ma innej opcji. W telegramie, na przykład, trzeba to dodatkowo dokonfigurować, a wiadomo, że jak trzeba coś dodatkowo dokonfigurować, to większość z tego nie korzysta. Chyba, że się coś ostatnio w Telegramie zmieniło. Jako polecenie można traktować fakt, że jest używany przez dziennikarzy, polityków, aktywistów, specjalistów z IT. Jeżeli chodzi o nazwiska, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Edward Snowden, WhatsApp to jest cały czas korzysta z protokołu, z protokołu Signala. Z ciekawostek, od lutego 2022 można zmienić numer telefonu, czego wcześniej nie można było zrobić. Znaczy można było zrobić, tylko tręciło się historię kontaktów, historię komunikacji, kontakty. Tak, to się po prostu w ten sposób działa. Można to zrobić od lutego 2022 pod warunkiem, że ma się swój stary telefon, bez tego jest to niemożliwe. Podsumowując, yy, używam, polecam, dzięki że zostaliście do końca. Hej!